Dostępność plus fundusze europejskie dla dostępności. Fundusze europejskie. Polska cyfrowa. Czy wiesz, że nie musisz wychodzić z domu, by mieć dostęp do ponad miliona dzieł kultury? Możesz je obejrzeć online. Ale najpierw wstęp. Jeżeli chcesz przejść do części merytorycznej przewin do pierwszej minuty 35 sekundy filmu. Jeżeli korzystasz z portalu YouTube do oglądania niniejszego filmu a treści prezentowane są zbyt wolno, możesz przyspieszyć oglądanie przyciskiem na dole ekranu. Aby skorzystać z bibliotek online, użyj przeglądarki internetowej zainstalowanej na Twoim komputerze. Na planszy prezentujemy graficznie, jak może ona wyglądać. Przez lata w bibliotekach i archiwach na terenie naszego kraju zgromadzona ogromne ilości dzieł literatury i sztuki wiele z nich oprócz wartości historycznej przedstawia wartość kulturową i artystyczną większość z tych utworów nie było dotąd dostępnych dla szerszego grona użytkowników dziś z tych zbiorów możesz skorzystać także ty w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich dwie największe polskie książnice, Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska, udostępniły w formie cyfrowej ponad milion dzieł kultury. Projekty, o których mówimy, to Patrimonium Digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Patrimonium Zabytki Piśmiennictwa Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim Stworzenie Centrum Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych i Muzealnych. Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki Kurnickiej. No dobrze, ale jak to wszystko jest możliwe? Przecież w większości tych zabytków nie można dotykać i swobodnie wypożyczyć do domu. Tak, to prawda ale dzięki pracy bibliotekarzy oraz zaangażowaniu najnowocześniejszego sprzętu zdigitalizowano wiele ze zgromadzonych dzieł. Oznacza to, że da się te utwory oglądać na komputerze. Dodatkowo, wspomniane wcześniej biblioteki oraz cyfrowa biblioteka Polona, administrowana przez Bibliotekę Narodową, udostępniają te zbiory za darmo każdemu, kto ma dostęp do internetu. Także Tobie. Wszystkie obiekty wybrane do digitalizacji należą do domeny publicznej lub mają licencję posiadaczy praw autorskich, co pozwala na ich nieograniczone wykorzystanie w celach naukowych, edukacyjnych, artystycznych, a także komercyjnych. Procesowi digitalizacji zostały i zostaną poddane dokumenty pochodzące ze zbiorów kartograficznych, muzycznych, ikonograficznych, jak również czasopisma, druki ulotne, rękopisy, starodruki oraz książki z XIX i XX wieku. Część z nich podlega szczególnej ochronie ze względów konserwatorskich i nie jest dostępna na co dzień. W ramach podjętych działań. Udało się również skontrolować i poddać konserwacji znaczną część zabytkowych materiałów, dzięki czemu przyszłe pokolenia również będą mogły z nich korzystać. W cyfrowych bibliotekach znajdziemy w wersji elektronicznej zeskanowane starodruki, książki i reciny, rękopisy. Dokumenty pergaminowe, oryginalne zabytkowe zapisy nutowe utworów, stare mapy i atlasy, czasopisma, materiały genealogiczne, zabytkowe odbitki graficzne, rysunki, fotografie, pocztówki, dzieła malarskie. Za chwilę podamy adresy stron internetowych, omawianych bibliotek cyfrowych oraz omówimy, jak z nich skorzystać. Pełna lista bibliotek dostępna będzie także w opisie filmu. Polona: www.polona.pl Cyfrowa Biblioteka Polona. Administrowana przez Bibliotekę Narodową. Platforma cyfrowa Biblioteki Kurnickiej www.platforma.bk.pan.pl. Platforma cyfrowa Biblioteki Kurnickiej administrowana przez Państwową Akademię Nauk. CRISPA. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. www.crispa uw.edu.pl Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego. Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce, ponieważ instytucja udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory. Ale też obiekty innych instytucji. To właśnie od niej zaczynamy prezentację. Aby skorzystać z zasobów Biblioteki Polona, w pasku przeglądarki wpisz www.polona.pl i wciśnij Enter. Po załadowaniu strony głównej mamy dostęp do części ogólnodostępnej serwisu. W lewym górnym rogu Znajduje się przycisk do rozwijania menu nawigacyjnego strony. W środkowej górnej części znajduje się wyszukiwarka treści na stronie, a po prawej mamy przycisk umożliwiający logowanie do konta czytelnika. Po wybraniu przycisku menu, rozwinie nam się lista zakładek. Zakładka Zbiory umożliwia przejrzenie całości zbiorów biblioteki oraz podmiotów współpracujących. Zakładka Prasa zawęża wyszukiwania jedynie do czasopism dostępnych na platformie. Zakładka Katalogi Kartkowe przenosi nas do działu tradycyjnych katalogów. Zakładka Kolekcje. Zawęża wyszukiwania do konkretnej tematyki, na przykład do wydarzenia historycznego albo danego autora lub artysty. W zakładce Instytucje możemy przejrzeć zarówno kolekcje Biblioteki Narodowej, jak i zaprzyjaźnionych podmiotów. Jest to szczególnie istotne dla naukowców i pracowników akademickich bo umożliwia ustalenie miejsca przechowywania zbioru. Pod hasłem Moja Polona dostępne są cztery zakładki: Ulubione, Moje kolekcje, Moje notatki oraz Zamówienia. Są to przyciski dostępne jedynie dla osób zalogowanych do portalu. Niezbędne jest do tego założenie specjalnego konta użytkownika. Na portalu polona.pl dostępna jest wygodna wyszukiwarka. Wprowadzając w pole wyszukiwania interesującą nas frazę i potwierdzając klawiszem Enter, uzyskamy interesujące nas wyniki. Możesz doprecyzować zakres wyszukiwania. Gdy wybierzesz kolejny przycisk, za polem tekstowym opisany jako Otwórz wyszukiwanie zaawansowane, będziesz mógł wprowadzić kryteria i ograniczyć zakres wyszukiwania. W polach oznaczonych jako kryteria pole Kategoria zawęża wyniki do typu nośnika, np. czasopisma, nuty lub pocztówki. Możemy zawęzić wyniki do określonych ram czasowych, wybierając daty publikacji od i do. Ważne są dwa najniższe pola z możliwością zaznaczenia i odznaczenia wartości. Sugerujemy zawsze wyszukiwać z zaznaczonym polem. Pokaż tylko obiekty dostępne online. Po zaznaczeniu drugiego pola opisanego Pokaż tylko obiekty z warstwą tekstową OCR. Zyskamy dodatkową funkcjonalność. OCR to rozpoznanie przez aplikację tekstu na skanie danego nośnika, np. starodruku. Dzięki temu możemy nie tylko obejrzeć dokument, ale również skopiować jego fragment. W postaci czystego tekstu. Jest to rozwiązanie przyjazne osobom z niepełnosprawnością wzrokową. Pokażemy to na przykładzie. W polu wyszukiwania wpisz: Korczak. Zawęź kryteria, wybierając kryterium Autor. Zaznacz, że interesują nas tylko obiekty z warstwą OCR. Wybierz: Szukaj. Wyświetlą nam się wyniki wyszukiwania. Wybierzemy publikację. Prawo dziecka do szacunku. Wyświetli nam się pierwsza strona w postaci skanu. Gdy wybierzemy przycisk, aktywuj warstwę tekstową. Kursorem myszy będziemy mogli zaznaczyć w widoku skanu fragment tekstu. Klikamy na skanie lewym przyciskiem myszy i, nie puszczając, przeciągamy w dół. Na oryginalnym skanie pojawi się czysty tekst. Po opuszczeniu lewego przycisku myszy możemy prawym przyciskiem rozwinąć menu i wybrać kopiuj. Tekst możemy wkleić w dowolne miejsce, na przykład w treść maila. Przyciskami Dalej i wstecz możemy przewijać po kolejnych stronach publikacji. Po prawej stronie mamy dostępne informacje bibliograficzne utworu. Gdy w pasku adresów wpiszemy www.platforma.bk.pan.pl i wciśniemy enter, przeniesiemy się na stronę biblioteki Kurnickiej. Strona jest skonstruowana podobnie do biblioteki Polona. W lewym górnym rogu mamy dostępny przycisk menu. Po jego rozwinięciu dostępne są zakładki, katalogi biblioteczne, muzealia. Znajdziemy tu głównie malarstwo, indeksy, czyli zawężenie wyszukiwania do konkretnych parametrów, bazy genealogiczne, archiwum danych genealogicznych rodzin szlacheckich. Linia czasu. Zobaczysz tu, jakie działa kultury z danego okresu. Znajdują się w zbiorach: Blogi, wpisy pracowników Biblioteki Kurnickiej dotyczące realizowanych projektów. Rejestracja umożliwia założenie konta czytelnika. W prawej górnej części strony biblioteki. Znajduje się przycisk logowania do panelu czytelnika. W środkowej części ekranu znajduje się duże pole wyszukiwania. Wpisujemy tu szukaną frazę. Dla przykładu, interesuje nas malarz Juliusz Kossak. Po wpisaniu danych artysty, rozwijamy następny przycisk zaraz za oknem wyszukiwarki. Zawężamy kryteria wyszukiwania i wybieramy Autor, Twórca. Wybieramy przycisk Wyszukiwanie proste, a potem Wyszukaj. Pojawiają nam się wyniki wyszukiwania. Okazuje się, że w bazie biblioteki znajdują się dwa obrazy tego autora. Wybieramy jeden z nich. Widzimy tytuł i autora dzieła. Dostępna jest także miniaturka obrazu, którą możemy powiększyć kliknięciem. Jest również dostępny opis, który stanowi audiodeskrypcję dzieła. Po wybraniu opcji powiększenia dzieła, wyświetli się ono nie tylko w większym rozmiarze, ale również zobaczymy wszystkie zdjęcia obrazu, jakie są dostępne. Na przykład, ukazujące detal pierwszego planu, Zdjęcie w ramie, zdjęcia tyłu obrazu oraz opis utworu. Platforma cyfrowa Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego jest dostępna pod adresem www.crispa.uw.edu.pl. Po wprowadzeniu w polu adresu wyświetli nam się strona główna. Menu dostępne jest w górnym pasku i jest dość proste. Mamy możliwość powrotu do strony głównej, zakładkę zawierającą zbiory z podziałem na kolekcje oraz zakładkę Pomoc z informacjami o projekcie. Mamy również przycisk lubki włączający i wyłączający pole wyszukiwania. Za nim są przyciski umożliwiające osobom niedowidzącym powiększenie tekstu strony. Oraz wprowadzenie zmian kontrastu wyświetlanych treści. Dalej, możemy zmienić język strony na angielski. Jeżeli mamy włączony pasek wyszukiwania, to w środkowej części ekranu, w polu wyszukiwania, możemy wpisać poszukiwane treści. Są dostępne cztery tryby wyszukiwania, a my opiszemy dwa najpopularniejsze. Wyszukiwanie proste, gdzie filtrowane są frazy we wszystkich danych i opisach utworu. Jest to wyszukiwanie najogólniejsze. Może dostarczyć zbyt dużej ilości wyników. W wyszukiwaniu zaawansowanym możliwe jest zawężenie kryteriów wyszukiwania. Dla każdej wpisywanej frazy możemy z rozwijanej listy wybrać kryterium. Na przykład: autor, miejsce wydania czy datę. Druga rozwijana lista umożliwia ustawienie wyszukiwania na wyniki zawierające lub nie zawierające danej frazy. Przykładowo, gdy chcemy znaleźć archiwalia na temat miasta Warszawy, ale nie te wydane w Warszawie, tylko w Poznaniu. Wybieramy z pierwszej listy kryteriów słowa kluczowe, z drugiej listy zawiera frazę, a w polu wyszukiwania wpisujemy Warszawa. Wprowadzamy drugą grupę pól. Wybieramy z drugiej listy kryteriów miejsce wydania druku. Z drugiej listy zawiera frazę, a w polu wyszukiwania wpisujemy Poznań. Klikamy Szukaj. I poniżej otrzymujemy listę wyników spełniających wymienione kryteria. Mamy nadzieję, że ten film zachęci Cię do samodzielnego przeszukiwania zasobów bibliotek cyfrowych. Obejrzyj też inne nasze filmy z tej serii. Linki w opisie. Plansza przedstawia trzy loga na białym tle. Pierwsze logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa. Trzy kolorowe gwiazdy na trapezowym niebieskim tle. Drugie logo Rzeczpospolita Polska, miniaturka flagi narodowej. Trzecie logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, obok flaga Unii Europejskiej. 12 żółtych gwiazd ułożonych w okrąg na niebieskim tle. Cykl filmów jest współfinansowany z funduszy europejskich, z programu Polska Cyfrowa oraz budżetu państwa.